Jest co prawda środek zimy, ale ja się odniosę do Adriatyku, do wybrzeży Morza Śródziemnego. Bo tam jak czasami można obejrzeć w internecie zdjęcia z tych rejonów, to zawsze widać, że morze jest tak błękitnie, tak krystalicznie czyste, że widać piasek na jego dnie. Jak się wrzuci kamień w to morze, to można na samym dnie go zobaczyć. Nad Bałtykiem tego nie ma. I właśnie ta krystaliczna przezroczystość to jest coś, co charakteryzuje bohatera dzisiejszej Ewangelii, świętego Jana. Bo ludzie do niego przychodzą z pytaniem, czy jest Mesjaszem, czy jest prorokiem, czy jest Eliaszem, czy kimśkolwiek jeszcze innym. On zawsze powtarza po sobie, nie, nie jestem, nie skupiajcie się na mnie. I kiedy zadają mu pytanie, to dlaczego chrzcisz, to on odpowiada, nie patrzcie na mnie, albo za mną idzie mocniejszy, któremu ja nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. I właśnie Jan Chrzciciel to jest tak krystalicznie, tak przejrzysta postać. On wiedział, że jego zadaniem jest wskazać ludziom Mesjasza, jest wskazać ludziom Zbawiciela. Dlatego nie skupiał na sobie, chociaż czynił wielkie rzeczy, bo pouczał nawet królów, ale kierował wzrok dalej. To jest zadanie księży, to jest zadanie kapłanów. Prośmy więc dzisiaj Pana Boga, aby oni potrafili być dokładnie tacy sami jak Jan Chrzciciel, żeby nie zatrzymywali ludzi na sobie, na swoich talentach, na swojej osobowości, na swoich dziełach, ale żeby zawsze potrafili kierować ludzi dalej. Bo każdy kapłan jest tylko drogą, poprzez którą można przyjść do Pana Boga. Oby księża o tym nie zapomnieli.